Kochani, drogi Ojcze, dziękujemy Ci za ten dzień dzisiejszy, za to, że Ty nam dałeś z łaski swojej spotkać się znowu, że możemy tutaj bez problemów spotykać się, aby rozważać Twoje słowo, abyś Ty dotykał naszych serc, abyś dotykał naszych potrzeb. Proszę Ciebie, abyś błogosławił moich braci, moje siostry, abyś odpowiadał na wszelkie wątpliwości, wszelkie sytuacje, w których się znajdują, co przeżywają. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś dobry, że Ty na zawsze, na właściwy czas posyłasz właściwe słowo. Wierzymy, że tak będzie i teraz. Błogosław ten czas. Amen. Amen. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słowo, które chciałem dzisiaj się podzielić, myślę, że jest takie aktualne, przynajmniej dla mnie. Ja przeżywam to słowo bardzo, bardzo mocno. Chciałbym dzisiaj mówić o tym, że w obecnym czasie, w jakim żyjemy, nasza wiara jest testowana, jest atakowana, jest doświadczana. I żyjemy w takich czasach, gdzie coraz bardziej nasza wiara będzie atakowana, doświadczana, będzie konfrontowana. I dlatego chciałbym podjąć się takiego tematu naszej wiary, naszej ufności Panu w każdym czasie. Tak jak psalmista powiada, ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Więc mniej więcej taki temat, ale będę mówił głównie o naszej wierze. I kochani, w naszych innych kościołach, na różnych szerokościach geograficznych tego świata jest wiele, wiele zborów, w których wiara jest w potężny sposób doświadczana, jest pod wielką presją. Ja mam na myśli te szczególnie zbory, które są prześladowane, o których wiemy z różnych źródeł, a dzisiaj bardzo łatwo można o tym przeczytać w różnych artykułach czy w różnych portalach społecznościowych. Ja myślę, że wiara naszych braci, którzy są prześladowani, jest już mocno zahartowana. Że ta wiara, ona przez ten ogień, przez który oni przechodzą cały czas tam w tych miejscach, gdzie są prześladowani, ich wiara jest naprawdę zahartowana już. Ale myślę, co z nami. Gdyby nam trzeba było zetknąć się z takimi sytuacjami jak oni, my przyzwyczajeni dotąd do wolności, mając zawsze prawie takie cieplarniane warunki, czy jesteśmy gotowi na konfrontację? A chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że one przychodzą coraz bardziej i coraz mocniej. Ja myślę, że ten obecny czas to dla nas tu w Polsce konkretnie, czy w Ustroniu, ale mam na myśli cały nasz kraj i całą Europę, to jest czas próby dla Kościoła. Szczególnie atak na naszą wiarę, na nasze zaufanie do naszego Boga, nasze zaufanie do Jego słowa, do Jego obietnic, do tego wszystkiego, co do tej pory, w co wierzyliśmy. Przychodzi taki czas takiej próby dla Kościoła i na pewno wiąże się to też z tym, co świat przeżywa obecnie z pandemią, ale myślę, że szczególnie nasila się to w takich krajach, które kiedyś były bardzo protestanckie, wyrosły na Biblii. Na przykład w Kanadzie dzisiaj mamy tak ogromną presję na Kościół, że tam limity są w Kościele 15 osób, bez względu na powierzchnię. Zakaz śpiewania i modlitw o innych. Wyobrażacie sobie taki kościół? Że przychodzimy do zboru i nie modlimy się o innych i nie śpiewamy.
Po prostu jesteśmy tylko takimi biernymi słuchaczami. Czy można się na coś takiego zgodzić? Również u nas w kościołach, wczoraj chyba słyszałem od jednego z klientów, powiedział, że był w kościele, w tradycyjnym kościele i mówi, że pustki, po prostu puste kościoły są. Ludzie się boją. Boją się wirusa, boją się relacji, a wiemy, że brak relacji to brak kościoła. To śmierć kościoła. Bez relacji, bliskiej relacji, kościół jest skazany na śmierć. Nie ma kościoła bez relacji. Nie ma kościoła przez online. To jest ułuda, to nie jest kościół. I chciałem, taki był przeprowadzony eksperyment odnośnie relacji, jak bardzo one mają wielkie znaczenie. Przeprowadzono taki eksperyment z niemowlakami, które się urodziły. Były dwie grupy niemowląt. Jedne te, którymi się normalnie zajmowano, przewijano pieluszki, przytulano, kochano, ściskano, mówiono do nich czułe słowa, a drugie, które były tylko przebierane, które zmieniane pampersy miały i nic więcej, żadnego dotyku, żadnych takich czułych relacji. I co się stało? Po pół roku wszystkie te niemowlęta, które były pozbawione tych bliskich, czułych relacji, zmarły. Wszystkie, co do jednego. Także to jest wielkie, no, wiele do mówienia, wiele nam to mówi i odnośnie relacji. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, że Kościół dzisiaj jest poddany pewnego rodzaju próbie. My dzisiaj dziękujemy Bogu za to, że możemy się spotykać, że mamy relacje. Nie mamy takich obostrzeń, jak na przykład w Kanadzie mają. Dlatego ceńmy sobie każde spotkanie, które mamy, dlatego że nie wiemy, czy to się może nie zmienić. Nie wiemy tego, ale ceńmy sobie każde takie spotkanie, które mamy. I tak jak powiedziałem, że Kościół jest konfrontowany, jest atak na Kościół w sposób szczególny, jakiego jeszcze nie było. I wróg atakuje poprzez presję z zewnątrz, ale również chce zrobić zamieszanie od wewnątrz. Chce, aby Kościół skupił się właśnie na takich różnych drugorzędnych problemach, a nie na tym, do czego został powołany. Chce jak gdyby odwrócić uwagę Kościoła od głównego zadania, a tym głównym zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Jest to, żeby głosić Ewangelię, dzielić się dobrą nowiną. Diabeł wie, że jego koniec jest właśnie uzależniony od głoszenia Ewangelii, bo jest napisane, że kiedy nadejdzie koniec? Kiedy będzie Ewangelia głoszona aż po krańce świata, tak? Wtedy nadejdzie koniec i wtedy nadejdzie koniec diabła również. I to jest, on doskonale wie o tym i dlatego on chce przeszkodzić właśnie temu, aby nie głosić Ewangelii. Za wszelką cenę chce to zatrzymać. Ale wiemy o tym, że to się mu nie uda, dlatego że Biblia mówi, że będzie głoszona Ewangelia aż po krańce świata i wtedy nadejdzie koniec. Tak jak nie udało się mu zniszczyć naród żydowski, bo to również, gdyby się mu to udało zrobić, to nie byłoby jego końca, taki jaki jest zapowiedziany. Dlatego, że Chrystus nie wróciłby do Jerozolimy, nie byłoby tych, którzy by wołali błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A to właśnie Żydzi mieli wołać i to jest powiedziane w Ewangelii w Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi, że nie ujrzycie mnie aż dotąd, aż zaczniecie wołać błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A więc diabeł za wszelką cenę chciał zniszczyć naród żydowski, aby do tego nie doszło. I to się mu nie udało. O mało by się mu to udało, ale jednak
jedno jest pewne, że to, co powiedział Pan Bóg, to się wypełnia. Jeżeli On coś obiecał w swoim słowie, to to się wypełni co do joty. I możemy być absolutnie pewni tego, że to się wypełni. I to się wypełnia. I również taki obecny czas, w którym żyjemy, myślę, że jest to czas takiego przesiewania. Przesiewania. Kiedy za czasów Pana Jezusa, Pan Jezus powiedział, kiedy był na ziemi do uczniów swoich, że oto diabeł wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę, ale prosiłem Ojca, aby nie ustała wiara wasza. A więc na tym chciałbym dzisiaj skupić uwagę, aby nie ustała nasza wiara. Wbrew różnym okolicznościom, wbrew różnym presjom, naciskom z zewnątrz czy z wewnątrz, aby nie ustała nasza wiara. To jest kluczowe, zasadnicze. Dlatego, że gdy masz wiarę, masz wszystko. Możesz nie mieć wiary, możesz nie mieć jakichś rzeczy, ale jeżeli masz wiarę, to masz wszystko. Natomiast jeżeli masz wszystko, a nie masz wiary, to tak naprawdę nie masz nic. To masz tylko na chwilę, ale nie masz nic. Dlatego, że mając wiarę, mamy wszystko. Stąd taka walka dziś o nasze zaufanie, o naszą taką czynną wiarę. I nikt nie był tak bardzo doświadczany w zaufaniu Bogu w różnych okolicznościach, jak właśnie Dawid. W Starym Testamencie przynajmniej on jest takim mężem, wzorem dla mnie, którego mogę patrzeć na niego z całym jak gdyby z takim podziwem, ale wręcz też i z zachęceniem do tego, aby naśladować jego wiarę. Jeden z jego psalmów, jak już powiedziałem następnie, 62 psalm, 9 wiersz, powiada: ufaj mu, narodzie, w każdym czasie. Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie. Dawid pisał ten psalm, kiedy był naprawdę w różnych sytuacjach, w presjach, w różnych uciskach, kiedy wielu ludzi zagrażało jego życiu. I on właśnie mówi: ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą, selą. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów są zawodni, na wadze podnoszą się w górę. Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. A więc on wiedział, że chociaż ludzie wydają się być wielkimi wrogami, wydają się być potężnymi, którzy będą szkodzić jego życiu, to jednak wie, że ludzie są tylko tchnieniem, że tak naprawdę jego twierdzą, jego ochroną jest Bóg. I on ufał Bogu, całkowicie ufał. On ufał w różnych sytuacjach. Wiemy, jak był prześladowany przez Saula, jak musiał uciekać, ale też miał sytuacje takie, kiedy jeszcze nie był królem, ale miał już swoją świtę, miał swoje wojsko. I była pewna sytuacja, kiedy on był po stronie Filistyńczyków. I kiedy Filistyńczycy poszli walczyć z Izraelem, stwierdzili, że oni nie powinni iść, Dawid nie powinien iść z nimi, dlatego że on mógłby w pewnym momencie zwrócić się przeciwko Filistyńczykom i w ten sposób zdobyć sobie przychylność Saula. Natomiast i dlatego powiedzieli mu, że ma odejść, więc on odszedł. I kiedy odszedł, wrócił z powrotem do miejsca, skąd wyszedł, tam na terenie Filistyni, tam gdzie byli Filistyni, okazało się, że w międzyczasie Amalekici napadli te miasta i ich żony, dzieci, wszyscy zostali wzięci do niewoli. I kiedy tam przyszli, jest powiedziane, że nie starczyło im łez, bo byli tak bardzo rozżaleni z tego powodu, że stracili, rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. I jest powiedziane w 1 Samuela 30 rozdziale 1, to jest 6 werset bodajże,
jest powiedziane, że Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Dlaczego? Swój lud. A więc tu było jak gdyby takie, no, taka presja od swojego ludu. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz, co jest napisane? Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. Kochani, to była jego siła. W takich trudnych momentach, kiedy wydawało się, że chyba już jest z nim koniec, Dawid pokładał swoje zaufanie nie w człowieku, nie w jakiejś swojej mądrości, ale w Bogu. I to jest niesamowite. I później Bóg mu powiedział, co ma zrobić i on odbił te wszystkie osoby, swoje żony, również dzieci, dobytek i zwyciężył wrogów. Ale Dawid właśnie był takim człowiekiem, który naprawdę ufał Bogu z całego serca, bez względu na sytuację. I dlatego powiedział, ufaj mu, narodzie, w każdym czasie. Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie. W trudnym czasie, w dobrym czasie, zawsze ufaj mu z całego serca. Również apostoł Paweł, może przejdźmy do Nowego Testamentu, miał tak wiele presji zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Czytamy na przykład w drugim liście do Koryntian 11:28, pomijając te zewnętrzne sprawy, pozostaje troska o wszystkie zbory. I werset 29. Jeśli ktoś słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli ktoś się potknie, czy i ja nie płonę? Kochani, inaczej Paweł powiada, że to, co go dotyka z zewnątrz, no to jakoś, że tak powiem, musiał przeżyć, bo wcześniejsze wersety powiadają o tym, jakie sytuacje on w życiu przechodził, ile razy kamieniowany był, chłostany, biczowany i tak dalej, z czym się spotykał. Ale później jeszcze mówi, jeszcze ma te wewnętrzne sprawy, troska o wszystkie zbory. O wszystkie zbory, troska. A więc ja sobie wyobrażam, jaka niesamowita presja na człowieku, któremu Bóg powierzył odpowiedzialność za zbory, które on zakładał. Jak niesamowita presja musiała być na niego wywierana. I on powiada, jeśli ktoś słabnie, czy i ja nie słabnę? A więc widzimy, że to jest jak gdyby naczynie połączone. Że to, co przeżywał dany brat, czy dany kościół, dana siostra, to również wpływało na niego samego. On również przeżywał jakiś upadek kogoś. Myślę, że każdy z nas tak samo to dotyka, że boli nas to, kiedy ktoś przeżywa jakiś upadek w swoim życiu, ktoś przeżywa jakieś zawirowania i po prostu słabnie wierzę, to również to wpływa, tak czy inaczej wpływa to na nas. Powinno to wpływać na nas, dlatego że jest powiedziane, cierpi ktoś między wami? Raczej jeżeli ktoś cierpi jeden członek, to również cierpią z nim wszyscy inni. Raduje się ktoś, wszyscy inni się radują. A więc jesteśmy naczyniami połączonymi, więc apostoł Paweł również mówi, że jest po prostu połączonym naczyniem, przeżywa to, co inni przeżywają, ale powiada, że siłę swą czerpie z Boga. Siłę swą czerpie z Boga, swoją wiarę i siłę czerpie z Boga. I mówi w drugim liście do Koryntian 4:7, że mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Werset 8 następny powiada, zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Kochani, apostoł Paweł właśnie tutaj mówi o tajemnicy tego, że
pomimo tych zewnętrznych nacisków, presji, ataków, kiedy czują się naprawdę powaleni, ale nie pokonani. Dlaczego w taki sposób? Dlatego, że on powiedział, że ten skarb, ta jego wiara opiera się na tym, kto jest w nim, kto jest w nim, Chrystus, nadzieja chwały. Ten, który jest motorem, który jest sprawcą i dokończycielem jego wiary. To jest ten, na którym oparł wszystko, całe swoje życie. Nie na sytuacji, nie na okoliczności, ale oparł swoje życie właśnie na Chrystusie. I on po prostu cały czas pełen wiary, zawsze, tak jak Dawid, zawsze ufał Bogu w każdej sytuacji. Wiedział, że inni też tego doświadczają, tego rodzaju presji, które on przeżywał i też koniecznie chciał się dowiedzieć, jak oni to przeżywają, a dokładnie chciał się dowiedzieć odnośnie ich wiary. Czy ich wiara nie została naruszona? I dlatego w pierwszym liście do Tesaloniczan w 3 rozdziale, może przeczytam ten fragment, pierwszy list do Tesaloniczan w 3 rozdziale, powiada, że nie mogą z tego dłużej znieść. A czego? No tego, że nie mogą mieć, nie wiedzieli, co się dzieje u nich, jaka ich wiara wygląda. Postanowiliśmy pozostać sami w Atenach, wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co też się stało, jak wiecie. Dlatego ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o czym? O wierze waszej. Czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne? Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć, tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Kochani, apostoł Paweł mówi, że to przeżywanie wiary jest obopólne. Kiedy on dowiedział się, że oni trwają w wierze, pomimo tych wszystkich doświadczeń, które przeżywają, to, co jest tutaj powiedziane, jak to wpłynęło na życie Pawła i jego towarzyszy, stąd doznaliśmy, 7 werset, bracia, wielkiej potrzebie i ucisku naszym, a więc Paweł powiada, że on miał również wielki ucisk i potrzebę, pociechę dzięki waszej wierze. Dzięki temu, że widział ich, jak oni trwają, jak oni przechodzą przez te problemy, że oni trwają, on również był tym bardzo, bardzo mocno zbudowany. I dlatego to jest tak bardzo ważne dla apostoła Pawła. To, co najważniejsze było to czy jego naśladowcy, ci, których on przyprowadził do Boga, czy oni trwają w wierze. A więc nasza wiara wpływa na innych wiara wpływa na nas. Ale nasza wiara właśnie musi wynikać z naszego źródła, które jest ukryte w naszym właśnie tym naczyniu. To jest właśnie to, że Chrystus jest tym skarbem, tą siłą naszą, źródłem, sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I dlatego, gdy jesteśmy przesiewani, doświadczani, sam Pan Jezus Chrystus powiedział, że będzie się wstawiał za nami, aby nie ustała nasza wiara. Zresztą dzisiaj wiemy, że Pan Jezus pełni taką rolę właśnie, że On jest tym, który się wstawia za nami. Wstawia się za nami. Jak myślicie, o co się wstawia za nami? Ja myślę, że przede wszystkim o to, żeby nie ustała nasza wiara.
O to, żeby nie ustała nasza wiara. Tak jak wstawiał się za Piotrem wtedy, za uczniami, aby nie ustała ich wiara, tak dzisiaj wstawia się za nami, żeby nie ustała nasza wiara. To jest jego rola i to jest takie też niesamowicie zachęcające, że bez względu na to, co przeżywamy, to po prostu przychodzą takie momenty przełomu i na nowo zaczynamy jak gdyby stawać na nogi i po prostu wierzyć wbrew temu, co widzą nasze oczy, co przeżywamy, po prostu wierzymy ponad wszystko. I to jest właśnie wynik jego stawiania się za nami. List do Hebrajczyków również przypomina nam pewną sytuację tamtejszych wierzących, którzy też przeszli niejedno. Jest to w 10 rozdziale od 32 wiersza. Tam jest opisane, jak to wytrwali w licznych zmaganiach z utrapieniami i tak dalej, i tak dalej. I w 35 wierszu czytamy: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc tutaj apostoł, myślę, że to też apostoł Paweł jest autorem, pisze do tych, którzy przechodzą przez tak wiele doświadczeń, prób, ataków, presji. Mówi: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Nie porzucajcie waszej wiary, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I popatrzmy, w jakim kontekście jest to tutaj powiedziane. Bo następny werset powiada: bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. Wiecie, ja myślę, że że tu dla nas, szczególnie kiedy żyjemy u końca czasu, jest to tak bardzo wymowne, że tuż przed rozwiązaniem potrzebujemy najwięcej wiary. W momencie, gdy jest najciemniej, a najciemniej jest kiedy? Tuż przed świtem, tak? Jest najciemniej. Wtedy, kiedy jest najciemniej, gdy mamy coś do zrobienia, zauważyłem, że największe zniechęcenie przychodzi tuż przed końcem, kiedy się już podejmiemy jakiejś pracy, na przykład kopiemy wrzątkach, tak? I już nam tam brakuje niewiele do zrobienia, ale już mówię: ja już nie mogę. Ja już chyba tego nie zrobię. Tak niewiele zostało, ale mówię: ja już nie mam siły. Nie, tak podświadomie jest coś takiego. Przeżywaliście, że no niby już widzę ten koniec, ale ja już po prostu już nie mogę. Jak tutaj to dokończyć, nie? I ja mówię, że największe zniechęcenie właśnie przychodzi tuż przed końcem. Tuż przed końcem, kiedy już mamy prawie mieć wszystko zrobione, takie zniechęcenie przychodzi, jakby rezygnacja. I mówimy: ja nie dam rady. Ale kochani, najważniejszy jest koniec. Najważniejszy jest koniec. Właśnie najważniejszy jest koniec. Chodzi o to, żeby dobiec. Tak jak Paweł mówi: biegu dokonałem, wiarę, jak to było? Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, dobry bój bojowałem, tak? Jest powiedziane: biegu dokonałem i wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości obiecany tym, którzy umiłowali Jego przyjście. A więc On wiedział, że zrobił swoje. Dokończył bieg. Dokończył do końca. I dlatego to jest tak bardzo ważne tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, że tuż przed końcem jest najtrudniej. Ale koniec jest najważniejszy. Koniec jest najważniejszy. I teraz w tym wersecie jest powiedziane, w 36 wersecie, w 10 rozdziale: abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili to, co obiecał. A więc abyście, kiedy zrobicie to, co macie zrobić, abyście dostąpili tego, co obiecał. Abyście mogli stanąć przed Nim.
abyście mogli stanąć z taką świadomością, że wiarę zachowałem, biegu dokonałem, dobry bój toczyłem, żebym miał taką świadomość. Wiecie, niedawno robiłem taką bruk pod wiatą, ale żeby to zrobić, to musiałem przygotować, po prostu wybrać tam ziemię na odpowiednią głębokość. Powiem wam szczerze, że się strasznie narobiłem i później ten kamień, to wszystko, żeby to utwardzić. Strasznie się narobiłem i zrobiłem nawet więcej, bo nie chciałem, żeby ten brukarz za długo tam poświęcał czas, bo jemu też nie miało dużo czasu. I na drugi dzień, jak już to po prostu zrobiłem, nawet zrobiłem więcej niż trzeba było. Tak sobie pomyślałem, o Jacie, jak fajnie, że to zrobiłem. Teraz on już może przychodzić, może kłaść tą kostkę. I wiecie, co od razu mi się skojarzyło? Skojarzyło mi się to, że chciałbym tak powiedzieć, Panie, teraz już możesz przyjść. Już zrobiłem to, co miałem zrobić. Wiecie, tak jak Paweł, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, dobry bój toczyłem, żeby mieć taką świadomość, czy mogę na dzień dzisiejszy tak powiedzieć, że już to dokończyłem, już to mam, już w tej chwili mógłbym powiedzieć, Panie, przychodź, ja już zrobiłem to, co miałem zrobić, przychodź, jestem gotowy. Ja myślę, że jeszcze mamy coś tutaj do zrobienia. Gdy wypełnicie wolą Bożą, abyście dostąpili tego, co obiecał. To jest właśnie to, do czego jesteśmy powołani. Dwa tygodnie temu jechałem tutaj na modlitwę w piątek, na braterską modlitwę i byłem bardzo zmęczony po pracy. Nawet miałem pokusę, żeby zostać, bo po prostu byłem tak padnięty, jak słaby, jak mucha. A na dodatek byłem zniechęcony, bo tam nasłuchałem się w różnych mediach też wiele takich bezsensownych rzeczy wokół pandemii. I byłem tym tak przygnieciony, tak zniechęcony. Wewnętrzny sprzeciw miałem wewnątrz, a zarazem bezsilność wobec tej sytuacji, która się dzieje na świecie i tak dalej. I to spowodowało we mnie zniechęcenie. Tak? Bo kiedy mam wewnętrzny sprzeciw, a kiedy jestem bezsilny, to powoduje to, że czujesz się, nic nie możesz zrobić. Tak? Bo chciałbyś coś zrobić, a nie możesz. I nie widać jakby światełka w ciemnym tunelu. Wydaje się, że jak gdyby Bóg sobie gdzieś poszedł, że Bóg nie interweniuje. W takim momencie właśnie przychodzą najczarniejsze chwile. Chwile takie, żeby największe ataki, żeby się poddać, żeby zrezygnować, żeby nie dać, że nie dasz rady i tym podobne, tak? Nie wiem, czy mieliście już takie przeżycia, na pewno mieliście, bo każdy z nas to przeżywa. I czasem właśnie wtedy próbujemy używać własnych sił i pomysłów. Kiedy chcemy coś zmienić, nie możemy, ale jednak chcemy po swojemu coś zrobić. I tak jak Abraham otrzymał obietnicę, że będzie miał syna, ale posłuchał rady żony i nie zapytał właściwie, co pan na ten temat myśli, nie? Co myślicie, gdyby on miał taką bliską społeczność w tym czasie, to i pytałby się Boga, Boże, co myślisz o tej radzie mojej żony, żeby sobie wziąć tą niewolnicę Hagar? Czy to jest dobra rzecz, czy to nie jest dobra rzecz? Jak myślicie, co by mu Pan Bóg powiedział? Powstrzymałby go, nie? Ja myślę, że tak, dlatego że obietnica była, że będzie miał z Sarą, prawda? Co prawda nie było to tak do końca powiedziane, jeszcze przed tym, zanim żona mu poradziła, żeby sobie wziął Hagar. Dopiero później Pan Bóg powiedział, że z Sarą będziesz miał, ale to jest jednoznaczne, że jeśli Pan Bóg powiedział, że będziesz miał syna, to nie powiedział mu, że będziesz miał drugą żonę, ale że będzie miał po prostu syna z Hagar, z Sarą. Więc on po prostu zrobił po swojemu. Pomyślał, dobra rada, może w ten sposób Bóg chce po prostu mi dać syna. No i wiemy, co się stało, tak?
Jego błąd, myślę, polegał na tym, że po prostu nie zapytał Boga. Nie miał tej, w tym momencie takiej bliskiej społeczności z Bogiem, żeby po prostu w takiej trudnej sytuacji, kiedy była presja na nim, kiedy już minęło wiele, wiele lat od momentu, kiedy Bóg mu powiedział, a tu nic, no nic, susza, totalna susza. No to jak widzi okazję, no to chyba to jest Boża odpowiedź, tak? Ale niestety nie zapytał Boga i po prostu zrobił po swojemu, bo gdyby zapytał Boga, jestem 100% przekonany, że Bóg by mu powiedział, poczekaj, to nie jest jeszcze czas. Tak jestem 100% przekonany, tak by mu Bóg powiedział. Ale on zrobił po swojemu, nie zapytał Boga. No i konsekwencje znamy wszyscy, jakie były, tak? I dlatego, kiedy miał 99 lat, Bóg przyszedł do Abrahama i zresztą wcześniej już mu zapowiedział, że będzie miał syna z Sarą, ale Bóg przyszedł do Abrahama i powiedział, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Popatrzcie, dlaczego Bóg mu to powiedział, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Dlatego, że tuż było rozwiązanie, a tuż można zrezygnować. Można zrezygnować, można nie uwierzyć, można sprzed bram nieba zawrócić. Można, kiedy obietnica jest tak pewna, można po prostu ją jak gdyby zlekceważyć. I dlatego tuż przed końcem musimy najbardziej czuwać. I dlatego wracam do tej modlitwy w piątek, teraz co byłem. Byłem bardzo zmęczony, byłem bardzo zniechęcony, ale jak wszedłem na salę, po 3 minutach gdzieś około doszło mnie słowo. Wiecie, słowo, które mnie tak podniosło, że byłem jak nowonarodzony. Takie słowo, mieliście takie słowo, że po prostu jesteś padnięty. Wydaje ci się, że powinieneś spędzić z Bogiem, nie wiem, może godzinę, może dwie, nie wiem ile, żeby coś do ciebie doszło. A tu nagle po prostu w ciągu 3 minut słowo doszło. Ja po prostu stałem się jak nowonarodzony. Zresztą bracia, którzy byli, wiedzą, bo się tym dzieliłem. I po prostu na pewno jesteście ciekawi, jakie słowo doszło do mnie. Takie w sercu, nie? Jakie usłyszałem. Usłyszałem taki głos. Dlatego, że cały czas byłem tymi myślami taki zniechęcony tą sytuacją, tym wszystkim. I taki głos, mniej więcej tak to było, taki głos usłyszałem. Jeśli nie chcesz się poddać zniechęceniu, to musisz cały czas być zajętym moją zleconą ci pracą, moim zadaniem, które ci zleciłem. Musisz iść ze mną. Nie próbuj zajmować się czymś, do czego cię nie powołałem. Takie proste, ale mnie to tak pobudziło. Powiedziałem, Panie, gdybym w tym czasie, gdzie przyszło takie zniechęcenie, był naprawdę z Tobą i robiłbym to, do czego Tyś mnie powołał, to takie myśli by nie przyszły. Może by przyszły, ale by szybko odeszły. I po prostu Bóg powiedział, Bóg, rób, co masz robić i nie rezygnuj z tego, do czego cię powołałem. Rób, co masz robić, wydawaj owoce, pomnażaj talenty, nigdy ich nie zakopuj. Rób, co masz robić, stój na swoim stanowisku i chodź ze mną w tym, czym cię powołałem. Jeżeli będziesz chciał robić coś innego, będziesz chciał rozwiązywać problemy świata w swój sposób, to po prostu ulegniesz zniechęceniu, twoja wiara osłabnie. Ale jeśli będziesz ze mną robił te rzeczy, wszystkie, do których ja cię powołuję, to będziesz widział cuda, które ja będę robił w twoim życiu i przez ciebie. I to będzie powodować, że twoja wiara będzie zawsze świeża. Amen? Kochani, ja byłem bardzo tym taki niesamowicie zachęcony. I kiedy Piotr był zniechęcony tym, że nie ma Pana z nimi, dlatego, że Jezus był w grobie już 3 dni. Co czytamy? No Piotr był zniechęcony i mówi, idę łowić ryby. Wracam do tego, w czym byłem kiedyś, a więc porzucam tę
To powołanie moje, które miałem, że mam być kim? Rybakiem, ale czego? Ryb czy dusz ludzkich? Ludzi. A on wrócił do tego starego. I co też się stało? No zawód. Nic nie złowił. Znowu rozterka. To tylko pogłębiło jego rozterkę. Dlatego, że nie był w miejscu swojego powołania. Po prostu dlatego, że sytuacja z zewnątrz wydawało mu się, że nie ma Boga, że Bóg w tym nie ma Boga, no po prostu no nie ma. Nie czuję tego Boga, prawda? Nie mogę Go dotknąć, nie mogę Go jakoś doświadczyć. Jak gdyby sufit. Nieraz tak jest w naszym życiu. Modlimy się, modlimy, nic nie czujemy, żadnej obecności. I wydaje nam się, że trzeba coś zmienić w swoim życiu, że chyba trzeba w inny sposób. Ale Bóg mówi, bądź w tym powołaniu, w którym ja Cię powołałem. Nam też się nieraz wydaje właśnie, że Pana nie ma, bo przecież jest tak ciężko. Jakby był Pan z nami, no to nie byłoby tak ciężko, nie tak pod górkę. Ale Pan nam dał obietnicę, nie mój drogi, ja jestem z Tobą aż do skończenia świata. Gdy jednak nie będziesz się zajmował tym, do czego Cię powołałem, nie będziesz czuł do tego namaszczenia, nie będziesz czuł się spełniony, nie będziesz miał powodzenia. To jest ta różnica, że Pan będzie, ale nie będziesz czuł namaszczenia, nie będziesz czuł spełnienia. I gdy prześledzimy, o czym mówił Pan Jezus w kontekście Jego powrotu, a chcę to wszystko właśnie umieścić dlatego, w tym kontekście, dlatego że my też jesteśmy w kontekście powrotu naszego Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus, kiedy mówił o wierzących ludziach, co mają robić w czasie, gdy On będzie powracał, to co mówi Pan Jezus? Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, bo tam tego jest najwięcej, praktycznie tylko w Ewangelii Mateusza to możemy znaleźć, to w okolicy przed czy po tym po tej mowie eschatologicznej odnośnie Jego powrotu i tak dalej, o tych znakach, On tam przeplata różne podobieństwa, różne historie ludzi, którzy powinni zajmować właściwą postawę w tym czasie, jaką On oczekuje właśnie od ludzi wierzących. I On mówi na przykład o podobieństwo o wiernym słudze, tak? Jest powiedziane, że błogosławiony ten, którego Pan, gdy przyjdzie, tak zastanie czyniącego, tego, który karmi, troszczy się o innych. Później mówi o podobieństwo o talentach, mówi o tym, żeby pomnażać talenty, żeby nie zakopywać talentów. Co tam jeszcze jest powiedziane? Mówi o tym, że mamy czynić uczniami, tak? Wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto jestem z wami aż do skończenia świata. A więc ma być to proces aż do końca, nie ma być jakiegoś postoju, zastoju i tak dalej, jakiegoś zatrzymania się. Cały czas mamy być właśnie na swoich stanowiskach, mamy wykonywać to, do czego nas Pan powołał. I już tak kończąc powoli, Pan Jezus właśnie powiedział, że mamy być aktywni, że nasza wiara ma być aktywna, ma być wyrażana w naszych czynach. Kochani, kiedy myślę o tym, co teraz powiedziałem właśnie, myślę przede wszystkim o ewangelizacji, o ewangelizowaniu, o tym, że mamy być właśnie aż do końca po prostu czynnymi, takimi, którzy są solą, którzy są światłem dla tego świata. Wiecie, w tym świecie, w którym żyjemy, ten świat się posuwa coraz bardziej do przepaści i jedynymi, którzy mogą zatrzymać tych ludzi, to jesteśmy my. Ci, których Ewangelia dotknęła. Jedynie Ewangelia jest nadzieją w tym świecie dzisiaj, odpowiedzią na problemy ludzi tego świata. Nic innego. I dlatego nie możemy zniknąć, wycofać się, zrezygnować z naszego głównego powołania, czyli z naszej ewangelizowania, z ratowania tych, którzy idą na zginienie.
Przed nami jest teraz taka pora jak lato. Z reguły jest tak, że w lecie to jest taki okres, powiedziałbym, z jednej strony dobry, bo można w jakiś sposób organizować jakieś takie ewangelizacje na zewnątrz. Robiliśmy to, prawda? Teraz podczas zeszłym roku nie było, w tym roku też się nie zapowiada, ale taki to jest czas, że również jest to czas pewnego takiego rozluźnienia, czy czas, gdzie się, można powiedzieć, trochę tak wylozowuje. Jeździmy na jakieś czasy, mamy jakiś czas taki dla siebie bardziej. Chcemy wykorzystać to słońce, którego nam tak brakuje, tak? I mamy jakieś swoje marzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale kochani, myślę, że też to jest czas, gdzie możemy właśnie pomyśleć o innych. Możemy odwiedzić kogoś. Łatwiej nam jest w dobrą pogodę odwiedzić kogoś niż powiedzmy, kiedy jest deszcz, kiedy jest lapa, kiedy... W każdym razie, co chciałem powiedzieć, że nie ma teraz jakichś takich ewangelizacji masowych, prawda? Ale to, co chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę to na to, na ewangelizację indywidualną. Dlatego, że to jest takie bardzo ważne. Kiedy Bóg nas postawił na tej ziemi tutaj, to On oczywiście mógłby nas od razu zabrać, ale On chce, żeby każdy mógł usłyszeć Ewangelię i On chce do tego nas użyć. My jesteśmy tą solą, światłością świata. I dlatego pomimo jakiejś takiej ogólnej apatii, jakiegoś zniechęcenia, to muszę przyznać, że ta pandemia cała, która jest, czy była i jest, sprawiła to, że ludzie jak nigdy dotąd jeszcze nie byli tak otwarci na Ewangelię jak w tej chwili. Ja powiem szczerze, że praktycznie każdego dnia Bóg mi posyła ludzi, klientów, którzy po prostu, którzy są tak otwarci jak nigdy wcześniej. Można z nimi rozmawiać i są bardzo, bardzo otwarci. I dlatego staram się wykorzystywać każdą sposobność do tego, żeby zwiastować indywidualnie. Wiecie, nawet Marek Matuszczak z Krakowa, z którym zresztą tutaj był kiedyś w zborze, teraz jest, pracuje wśród studentów, mówi, że dzisiaj studenci każdego tygodnia 20 tysięcy studentów odwiedza ich stronę każdystudent.pl, z czego 7,5 tysiąca przegląda przesłanie Ewangelii każdego tygodnia. I to jest też takie niesamowite, mówi, że tak wiele, wiele jest zainteresowania właśnie Ewangelią. Myślę, że mamy nowe pokolenie, które nigdy nie słyszało jeszcze prawdziwej Ewangelii. My, którzy już jesteśmy troszkę starsi, wiemy, że te nasze pokolenia słyszały Ewangelię, ale też nie wszyscy, jeszcze wielu nie słyszało, ale jest wiele nowych, młodych ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii. Dzisiaj zupełnie, jak gdyby, budzą się w innym zupełnie świecie. Nie wiedzą, co to jest Ewangelia, czym jest dobra nowina. Dlatego Bóg powołuje nas i mówi nam, żebyśmy stanęli na wysokości zadania, abyśmy właśnie stanęli w miejscu, do którego nas powołał. Ja myślę, że każdy z nas jest ewangelistą i każdy z nas powinien właśnie być w tym miejscu zwiastowania Ewangelii. Kiedyś 2 miesiące temu modliłem się, mówiłem: Boże, co tu można zrobić tak indywidualnie, jeśli chodzi o ewangelizację? I chciałem po prostu, żeby Bóg jakoś pokazał, od czego zacząć. I Bóg oczywiście powiedział: modlitwa, modlitwa, modlitwa. Ale Bóg mi powiedział wyraźnie coś takiego: zrób sobie taką kartę modlitwy, taką jak gdyby listę modlitewną. Zrób sobie taką kartę i wypisz sobie tam imiona, imię, nazwisko, datę, kiedy zacząłeś się modlić i datę, kiedy Bóg zrealizował twoją modlitwę. Zrób sobie taką kartę. I wiecie, chodziłem z tym tak ze 2 miesiące i kiedy teraz właśnie 2 tygodnie temu byłem również na tej modlitwie, co wam powiedziałem, brat Janusz miał
też takie właśnie słowo odnośnie modlitwy, że mamy być stali w modlitwie i żebyśmy sobie robili, że on sobie robi listę, właśnie wypisuje, bo nasza pamięć jest zawodna i po prostu kiedy nie mamy ich na liście, to często zapominamy. I żeby takie coś, no nie powiedział tego wprost, żeby to zrobić, ale że chyba tak, powiedziałeś tak, nie? Żeby sobie też takie listy zrobić, ale generalnie ja się tak w duchu cieszyłem, mówię, Boże, to samo, co ja przeżywam, że taką listę sobie mam zrobić, wiecie? I powiedziałem, nie będę już więcej czekał, po prostu taką listę sobie zrobię i powiedziałem, że też po prostu dla zboru takie coś przygotuję. Żeby po prostu każdy miał taką listę, taką zakładkę w Biblii i kiedy otwierasz Biblię, żeby ci się przypomniało, aha, modlę się o tą osobę, o tą, o tą. I to jest taki cel, konkretny cel. I dlatego taką listę zrobiłem raz z Szymonem i każdy z was może sobie tam wziąć, na końcu będzie taką listę, po prostu można sobie wpisać imię, nazwisko i dać sobie do Biblii i systematycznie się modlić. Zachęcam was do tego, dlatego że jeżeli nie mamy celu, to nie zmierzamy do celu, a tym celem właśnie jest to, żebyśmy byli na tym miejscu, do którego Bóg nas powołał. Więc kochani, zachęcam was do tego i wierzę, że Bóg nas będzie ożywiał w tej pracy ewangelizacyjnej właśnie przez to, że będziemy się modlić, Panie, kogo tu mam wpisać? Kogo tu mam wpisać, żeby się nie tylko modlić, ale też działać ewangelizacyjnie. I ja wierzę, że Pan będzie z nami, że będzie nam towarzyszył, że będzie potwierdzał swoje słowo, które będziemy zwiastować. I na koniec chciałbym przeczytać z Księgi Jeremiasza. Tam jest takie słowo odnośnie właśnie naszej ufności, naszej wiary z 17 rozdziału. Od 5 do 8 wiersza. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, od 5 do 8 wiersza. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre, mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony. W roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Właśnie to, szczególnie to słowo o tym mężu, który ufa Panu, którego ufnością jest Pan. Pomimo każdej, w jakiejś trudnej sytuacji, pomimo różnych presji z zewnątrz, ufa Panu. Jeżeli ufa Panu, to jego korzenie są tak mocno zagłębione, że on w roku posuchy nie frasuje się, nie przestaje wydawać owocu. Czyli nie przestaje przynosić owocu. Bóg oczekuje od nas owocu. Przede wszystkim owocu naszego życia, oczywiście owocu Ducha Świętego, ale też owocu, jak jest Pan Jezus powiedział, że przez to uwielbiony będzie Bóg, jeśli przyniesiecie owoc, obfity owoc przyniesiecie. A tym owocem, największą radością jest to, kiedy możemy innych przyprowadzać do Królestwa Bożego, do Chrystusa. I jeszcze na koniec drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. Od 1 do 8. To już jest naprawdę na sam koniec. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, od 1 do 8. Zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny czy niedogodny? Chcę to podkreślić. Dogodny czy niedogodny? Dzisiaj można by powiedzieć, że mamy niedogodny czas, ale to nie jest prawda. Nam się tak wydaje, ale zawsze jest dobry czas. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho
od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny, we wszystkim cierp. Wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. A więc inaczej, zajmuj się tym, do czego zostałeś powołany. Nie zajmuj się jakimiś rzeczami, które będą cię odprowadzać od tych rzeczy, które sprawią, że będziesz zniechęcony, będziesz znużony, nie będziesz miał namaszczenia i nie będziesz miał powodzenia. Bóg się nie będzie przyznawał do tego. Zajmuj się tym, do czego Bóg cię... Nie zbaczaj z tej ścieżki, którą Bóg ci wyznaczył. Tak właśnie to jest to słowo napisane. Pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. A więc jeśli chcesz przezwyciężyć zniechęcenie, musisz być w miejscu powołania tego, które Pan Bóg ci dał, tak jak apostoł Paweł, świadomy tego, że już odejdzie za niedługo, ostatnim poleceniem jak gdyby do Tymoteusza było: pełnij rzetelnie służbę swoją. Bądź na tym miejscu, na którym jesteś. Nieważne, czy jest czas dogodny, czy niedogodny, czy są trudności, czy są sprzeciwy, ale idź naprzód, nie zatrzymuj się, a twoja wiara będzie wynagradzona i będziesz rastał cały czas, ponieważ będziesz na mojej niwie, będziesz wykonywał moje rzeczy i to będzie sprawiało, że twoja wiara będzie ciągle odnawiana, odnawiana, odnawiana. Dlatego tym słowem właśnie chciałem się podzielić, kochani, abyśmy bez względu na to, co przeżywamy, ufali Panu w każdym czasie. Cokolwiek, jakakolwiek presja przychodzi, cokolwiek przeżywamy, ufaj Panu w każdym czasie. Bądźmy na tych stanowiskach, których Bóg nas wyznaczył, a będziemy na pewno oglądać Jego błogosławieństwo i to, co On powiedział, że On jest z nami aż do skończenia świata. Chcielibyśmy się pomodlić, kochani, na koniec. Powstańmy. Drogi Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Ty nas zachęcasz do ufności bez względu na okoliczności, Panie, abyśmy mogli ufać Tobie, wierzyć bez względu na presję, naciski, czy to są z zewnątrz, czy wewnątrz. Panie, Ty jesteś Bogiem niezmiennym. Ty dałeś obietnicę, że oto ja jestem z Wami aż do skończenia świata. I to jest pewne, Panie. I również Twoje słowo, które obiecałeś, ono się wypełnia, Panie, i każde słowo Twoje się wypełni. I my wiemy, jaki jest koniec. Wiemy, do kogo koniec należy. Że Ty jesteś zwycięzcą, a my jesteśmy zwycięzcami w Tobie, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy ufać Tobie, że wiara nasza, która zwycięża świat, właśnie to jest ta wiara w Ciebie, Panie. Że Ty będziesz z nami, że Ty będziesz nas przeprowadzał przez każdy etap naszego życia. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy, Panie, mieć tą pewność, że to, co rozpocząłeś w nas, to i zakończysz chwalebnie i zwycięsko. Pomóż nam, Panie, wytrwać, Panie, abyśmy wypełnili wolę Twoją i mogli stanąć przed obliczem Twoim z radością, Panie, i powiedzieć: Panie, oto jestem, oto jestem, oto zrobiłem to, do czego mnie powołałeś. Panie, nie chcemy uciekać przed tym, do czego nas powołałeś. Nie chcemy uciekać jak Jonasz, Panie, ale chcemy być w miejscu przeznaczenia naszego, ponieważ to Ty nas powołałeś, nie my sami. Pomóż nam, Panie, abyśmy mogli naszą wiarę sprawować, aby nasza wiara również wpływała pozytywnie na tych, którzy są wokół nas, na naszych braci, na nasze siostry, ale również abyśmy byli, Panie, przykładem dla naszych dzieci, dla następnych pokoleń, Panie. Prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa Chrystusa i dziękujemy Ci za Twoją obietnicę, że będziesz z nami. Za to Ciebie uwielbiamy i wywyższamy. Amen. Amen.